Ja pamiętam, moje powołanie pierwszy raz odczuwałem w okolicach matury, ale ktoś z ludzi bardzo bliskich zachwiał moim zaufaniem. A jak nie wytrzymasz, to co? No, nie miałem odpowiedzi, co mogłem powiedzieć. Ta sytuacja trochę sprowokowała, że poszedłem na studia, nie odłożyć decyzji. Wydawało mi się, że to no, nie mam gwarancji, nie wiem, czy to naprawdę powołanie. Zacząłem studia, ale pod koniec studiów pytanie wróciło. Wróciło z inną mocą, wróciło z ważną nauką, że jak przedtem takie decyzje wydawało mi się, że można konsultować z rodziną, ze znajomymi, tym drugim razem już wiadomo było, że ich się nie konsultuje z rodziną, ze znajomymi, tylko z księdzem i z Panem Jezusem. I tym drugim razem już sprawa była jaśniejsza. Muszę wam powiedzieć, że ten moment rozeznawania powołania był niezwykle ważny, dlatego że do dzisiaj, po prawie 30 latach, to było w 83, 84, mam do dzisiaj przeświadczenie, że w tych wszystkich przygodach życiowych Chrystus mnie tak trochę na siłę podepchnął pod drzwi klasztoru krakowskiego, jako symboliczne, że wejścia do klasztoru, ale przez te drzwi nie przepchnął. Jak niezwykle jasno widzę do dzisiaj w moim sercu tą rzecz, przed drzwiami dopchnął do drzwi, ręce cofnął, chcesz? I ta świadomość, że pozwolił wybrać, do dzisiaj jest niezwykle mocna, a to ma niesamowite znaczenie, dlatego że we wszystkich trudnych sytuacjach, jakie się potem w życiu pojawiły, nigdy nie było argumentu, żeby powiedzieć, może się pomyliłem, może to nie... Nigdy nie wróciło. Było ciężko, źle, niedobrze, ale nigdy nie doszło do żałowania sytuacji, do żałowania wyboru. To myślę sobie niezwykle cenne, jak Chrystus uszanował wolność. W tej wolności odpowiedziałem i myślę, że to jest no, niezwykły owoc tego. Zachęcam do jakiegoś takiego szczerego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, jak na tej drodze Bożej jest, jakakolwiek by była, w zakonie, w diecezji, przy żonie, gdziekolwiek by była ta droga, to musi być jakiś taki jasny wybór. Tak jest. Nikt mnie nie przymuszał, nikt nie sugerował. Wybrałem. Ile potrzeba było, tyle sprawdziłem, modliłem się. Tak jest. I ta decyzja niezwykle pomaga potem w życiu. Tak się straszyło na studentacie, że prowincja, na której z kapituł zdecydowała, że angażujemy się w misję w Afryce. Dość to było takie... No w każdym razie kapituła zdecydowała. Myślę, że niemało było nieregularności w tym, niedopowiedzeń. Powiem wam o dwóch takich rzeczach, które się przy tej okazji trafiły. Towarzyszyło mi przeświadczenie, ja nawet nie wiem w szczegółach, marzeń o misjach chyba. Ja nie przypominam sobie, marzył o misjach. To chyba nie aż tak. Na pewno towarzyszyła mi myśl taka, że wybieram zakon, a nie decyzję, dlatego że zakon jest powszechny w całym świecie. Ta świadomość, że to ogarnia cały świat, była niezwykle ważna. No, Afryka przyszedł prowincjał na spotkanie po kapitule na studentat i pyta się, kto by pojechał do Afryki. Więc przedstawił propozycję, to co prowincja zdecydowała. A mówi, no kto by chciał, to zapraszam później indywidualnie na rozmowę do celi. No i tak, muszę wam powiedzieć, że ciekawa się historia trafiła. Myślałem w czasie rozmowy i spotkania, że pójdę z nim porozmawiać. A myślę, no może bym się jeszcze kogoś poradził. I miałem w głowie jednego ojca, w tej chwili już nie żyjącego. No ale go nie było. Nie przyszedł, a czas spotkania z prowincjałem był. Sobie, no trudno, nie ma go, to idę na spotkanie. I powiedziałem, że okej, już się wybieram, gotowy jestem pojechać do Afryki. I potem po czasie, jak ten ojciec wrócił, bo tylko w mieście był gdzieś, akurat go w tym momencie nie było. No mówi, no dobrze, bo jakbyś się był mnie zapytał, to bym ci odradził. Byłby na nowo konflikt, a tak to Pan Bóg się postarał, jego odstawił. Nigdy do wyjazdu do Afryki nie żałowałem, no ale byłby mi na nowo konflikt, jakiś posiał w głowie. Trzeba się było konsultować Pana Jezusa, a nie takiego ad hoc konsultanta. Więc to był taki ważny moment wyjazdu do Afryki. I co do tego powiem wam, że przez cały czas pobytu w Afryce, no to było prawie 16 lat z tą Francją, 16-17 lat pobytu w Afryce,
Mam przeświadczenie, że w sercu nosiłem przeświadczenie, że Chrystus mnie tam woła do tej pracy. Bardzo to było pomocne. Cały czas mi to towarzyszyło. Podkreślam, bo wtedy to przeżywałem w taki sposób, te prawie 16-17 lat, że Chrystus tam potrzebuje mojej pomocy. Natomiast dla ciekawości powiem, że teraz w Jerozolimie pobyt polega raczej na tym posłuszeństwie Brunonowi, który mnie tam wysłał. Aż nie umiem tego wszystkiego wytłumaczyć. W każdym razie inne doświadczenie wyjazdu.